Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wydarzeniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, prowadzony przez Fundację Jagiellońską. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pani Julia Belicka, absolwentka Akademii Marynarki Wojennej na kierunkach Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Bezpieczeństwo Narodowe, społeczniczka, miłośniczka podróży i uczestniczka programu wymiany studenckiej. Spędziła kilka miesięcy w tureckiej uczelni, studiując stosunki międzynarodowe, następnie odbyła staż w Regionalnym Biurze Województwa Pomorskiego w Brukseli. Podczas wyjazdu poszerzała wiedzę w dziedzinie integracji europejskiej, imigracji i polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Jej szczególnym obszarem zainteresowań są Bałkany Zachodnie, polityka rozszerzenia Unii Europejskiej i dyplomacja. Obecnie odbywa staż w ambasadzie Rzeczpospolitej w Belgradzie i też właśnie stamtąd się z nami łączy. Także dobry wieczór, Pani Julio. Proszę ten mikrofon włączyć z powrotem, bo zaciszone. Tak. Dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są właśnie Bałkany Zachodnie, zgodnie właśnie tutaj z zainteresowaniami naukowymi pani Julii. Tradycyjnie także tutaj warto podkreślić, iż naszemu wydarzeniu towarzyszy konkurs. Najciekawszy komentarz oraz komentarz, który cieszył się będzie największą liczbą polubień. Do wygrania jest publikacja Okiem Stratega i Dyplomaty. Stosunki polsko-amerykańskie po 1918 roku pod redakcją pana Roberta Kupieckiego oraz publikacja o dziedzictwie kultura współczesność. Także zachęcamy kwartalnik herito.pl, także zachęcamy bardzo serdecznie do zadawania pytań. No właśnie, Pani Julia, jak to się stało, że trafiła Pani do ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Belgradzie? Jak wygląda praca w ambasadzie, w placówce zagranicznej? No właśnie, oddaję Pani głos. Jak tutaj trafiłam? Przede wszystkim, tak jak już Pan wcześniej wspomniał, skończyłam Bezpieczeństwo Narodowe i tam poruszaliśmy zagadnienia funkcjonowania właśnie placówek zagranicznych, struktur państwowych. Również miałam możliwość spotkania się z dyplomatami zawodowymi, którzy zachęcili mi po prostu, aby taki staż odbyć, żeby zobaczyć na własne oczy, jak taka placówka funkcjonuje. I tak też postanowiłam złożyć dokumenty do Serbii, gdyż to jest po prostu obszar moich zainteresowań. Wcześniej miałam okazję być na innych praktykach, gdzie po prostu pogłębiłam swoją wiedzę w tym zakresie, w zakresie funkcjonowania Unii Europejskiej, a obszar Bałkanów Zachodnich jest pewnego rodzaju wyzwaniem dla funkcjonowania samej Unii. Tak więc tutaj mam okazję przyjrzeć się bliżej, jak wygląda same państwo, jak zachodzą te zmiany na drodze do integracji, i czy faktycznie, czy przez lata tutaj sytuacja się ustabilizowała, bo jeszcze 20 lat temu tutaj w Belgradzie były działania wojenne, bombardowania NATO, tak więc sytuacja była bardzo niespokojna i wciąż myślę, że w polskiej świadomości jest to, że rozpad Jugosławii, on się wydarzył, ale tutaj destabilizacja wciąż trwa. I dlatego chciałam tu przyjechać, zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko funkcjonuje. Jeżeli chodzi o samą pracę w placówce dyplomatycznej, musimy przede wszystkim rozdzielić to na regiony. Bałkany Zachodnie no nie są strategicznym obszarem, jeżeli chodzi o polską politykę zagraniczną. Natomiast mamy tutaj swoje interesy i chociażby jako część Unii Europejskiej musimy wspierać procesy negocjacyjne, procesy przyłączenia państw Bałkanów Zachodnich do Unii. I taką też pracę wykonują tutaj moi przełożeni na placówce. Natomiast oczywiście są czasy COVID-u. Dopiero udało mi się dojechać na okres wakacyjny, ponieważ po prostu wcześniej takiej możliwości nie było ze względu na ograniczenia pandemiczne. I czym się tutaj zajmuję? Ja przede wszystkim wspomagam tą pracę i jak mogę, od pisania sprawozdań po wsparcie Wydziału Konsularnego. Tak więc na tym przede wszystkim skupia się moja praca, ale wydaje mi się, że to jest ważne doświadczenie, ponieważ ja mogę zobaczyć po prostu, jak pracują ci ludzie i z czym ta praca się wiąże. Od razu zapytam, co chciała Pani przekazać osobom, które właśnie interesują się dyplomacją i chciałyby taki staż w przyszłości odbyć, albo po prostu swoją przyszłość zawodową wiążą właśnie z tym obszarem.
Na wstępie myślę, że warto po prostu aplikować i pojechać. Jeżeli ktoś nie ma problemu z życiem za granicą przez pewien okres czasu, czy też z jakimś językiem obcym, no to nie widzę problemów ani przeciwwskazań, po prostu żeby nie spróbować. Ja tutaj przyjechałam na 2 miesiące, bo wydaje mi się, że to jest wystarczający okres czasu, żeby poznać takie życie na placówce. Jeżeli ktoś chce podjąć tą drogę, to polecam zacząć właśnie od takich praktyk, a nie od aplikacji konsularno-dyplomatycznej, bo to jest oczywiście dużo dłuższa droga, a ostatecznie i tak się kończy na takiej placówce jako stażysta, więc myślę, że na początku można podjąć taką drogę i sprawdzić, czy to jest po prostu dla kogoś ta ścieżka rozwoju. Przechodząc do takiej tematyki już bardziej eksperckiej, do tematu naszej rozmowy w sposób bezpośredni, no właśnie, jaka jest rola Unii Europejskiej w stabilizacji regionu? Bo jak wiemy, no tutaj jak sama wspomniałaś, no region Bałkanów Zachodnich jeszcze dalej boryka się z pewnymi problemami i świadomości społeczeństwa nadal niestety funkcjonuje obraz konfliktu bałkańskiego, rozpadu Jugosławii. Zdecydowanie Unia Europejska ma duży wkład, jeżeli chodzi o stabilizację regionu. To właśnie polityka stowarzyszeniowa tak naprawdę przyczyniła się do tego, że państwa poczyniły postępy w demokratyzacji systemów, ale na początku oczywiście wprowadziło jakiś ład na Bałkanach. Chociaż sama Unia Europejska w momencie wybuchu tych działań wojennych w roku 90 nie miała żadnych mechanizmów naprawdę tak zarządzania kryzysem i tak naprawdę podczas tego kryzysu uczyła się nim zarządzać. Jedyny mechanizm, jaki Unia Europejska posiadała, to był mechanizm finansowania, ale oczywiście finansowanie nie było wystarczające, bowiem rozpad Jugosławii był długi. Od roku 90, kiedy Słowenia postanowiła wyjść z federacji, do roku 2006, kiedy ostatecznie Jugosławia rozpadła się. Tak więc przez 16 lat Unia Europejska uczyła się zarządzać tym kryzysem i dzisiaj już ma doskonale rozwinięte mechanizmy, które mają wspomagać państwa w rozwoju i doprowadzić je do integracji europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o te lata 90, na początku to było tylko wsparcie finansowe, z czasem też zaczęto udzielać pomocy humanitarnej, wciąż to nie było to. Kolejno Unia Europejska podjęła negocjacje, wspierała państwa postjugosławieńskie w negocjacjach, natomiast wciąż brak spójności politycznej w Unii Europejskiej, a zarazem pomiędzy państwami członkowskimi oraz brak efektywności działań prowadziły do kryzysu, jeżeli chodzi o właśnie o proces zarządzania tą sytuacją. Niemcy jako pierwsze zdecydowały się na uznanie Słowenii i Chorwacji jako niepodległe państwa i to doprowadziło do totalnego kryzysu pomiędzy państwami Unii Europejskiej. I tutaj w tym momencie wiodącą rolę w rozwiązywaniu tego konfliktu, zarządzania nim przejęły Stany Zjednoczone. I oczywiście Unia Europejska musiała sprostać kolejnemu wyzwaniu, jakim było przyjęcie tej głównej roli w tym kryzysie. I w tym momencie Unia wypracowała politykę stowarzyszeniową, podjęła współpracę regionalną i zastosowała analogiczne podejście jak w przypadku państw Europy Środkowo-Wschodniej. Podjęła działania, tak zwany proces regionalny, który miał wspomóc państwa w osiągnięciu tej pełnej zdolności w funkcjonowaniu demokratycznym i zastosowane reformy niestety nie przyniosły określonego skutku, ponieważ brakowało tam celów, jakie państwa byłej Jugosławii miałyby osiągnąć. I tak wprowadzono proces stabilizacji i stowarzyszenia. Jest to podstawowe narzędzie w zarządzaniu, że nie w zarządzaniu, natomiast podstawowe narzędzie, mechanizm stosowany wobec państw kandydujących. I na czym tak naprawdę on polega? Są to przede wszystkim działania, które mają przybliżyć państwa do członkowstwa poprzez nawiązywanie współpracy handlowej,
poprzez działania dwustronne, ale również działania regionalne. Wspierany jest rozwój regionalny, wspierane są wszelkie procesy mające ustabilizować te państwa. Do tego dochodzi jeszcze proces, mechanizm finansowania, czyli środki przedakcesyjne, które stosowane są wobec państw zarówno kandydujących i wobec państw potencjalnie kandydujących. Jaka jest różnica? Oczywiście o tym za chwileczkę powiem. Natomiast te państwa mają wzmocnić instytucje i pomóc państwom w okresie przejściowym. Jeżeli chodzi o same państwa kandydujące, no to sytuacja jest dość zawiła, ponieważ jedynym państwem z Bałkanów, z państw były Jugosławii, jedynym bałkańskim państwem, które wstąpiło do Unii Europejskiej jest Chorwacja. Słowenii nie liczę, ponieważ nie jest zaliczane stricte do państw bałkańskich. Chorwacja w 2013 roku dołączyła do wspólnoty i za nią postanowiły oczywiście iść Czarnogóra i Serbia. I one są państwami kandydującymi, które poczyniły tak naprawdę największy progres w tej relacji, po prostu w negocjacjach akcesyjnych. Państwa te od 2012 roku, w przypadku Serbii 2014 roku, otrzymały zgodę na negocjacje i prowadzą współpracę z Unią Europejską, aby doprowadzić po prostu do członkostwa. 35 polityk, czy tak zwane rozdziały akcesyjne, to są polityki, które muszą zostać przez państwa kandydujące zaakceptowane i muszą zostać wprowadzone poszczególne reformy, aby takie rozdziały pozamykać. I tutaj oczywiście prowadzi Czarnogóra, która otworzyła 33 rozdziały akcesyjne, gdzie trzy zamknęła. Oznacza to, że właśnie trzy te obszary polityk udało jej się, że tak powiem, sprostać się wymogom Unii Europejskiej, natomiast nie zauważa się od dłuższego czasu żadnych postępów. Tak samo w przypadku Serbii, tylko 18 rozdziałów zostało otworzonych, dwa zostały zamknięte, natomiast wciąż to jest za mało, aby mówić tutaj i przewidywać, kiedy te państwa mogłyby dołączyć do Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o Macedonię Północną i Albanię, one również są państwami kandydującymi, natomiast nie dostały zgody na rozpoczęcie, może tak, nie rozpoczęły negocjacji akcesyjnych. Co to dla nich oznacza? To oznacza, że nie mogą otwierać poszczególnych rozdziałów, które są po prostu niezbędne, aby dołączyć do Unii Europejskiej. Dlaczego tak to wygląda? Przede wszystkim, podejrzewam, 2 lata temu Francja zablokowała rozpoczęcie tych rozmów akcesyjnych z tymi państwami, gdyż nie na rękę jest jej cała polityka stowarzyszeniowa. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o integrację na wschód, jednak to centrum Unii Europejskiej również się przesuwa, przechodząc tak bezpośrednio na Niemcy. I wtedy Francja mogłaby po prostu zostać na obrzeżach Unii, dlatego też było z jej strony sprzeciw. W końcu zaakceptowała ona to rozpoczęcie negocjacji, natomiast tu pojawił się kolejny problem. I pomimo iż te państwa poczyniły progres, Bułgaria rości sobie teraz jakieś różne historyczne, są roszczenia nadal właśnie historycznym dotyczące religii, języka, i uniemożliwiła Macedonii Północnej po prostu dalszy proces negocjacyjny. Jeżeli chodzi o Albanię, teoretycznie przeszkód nie ma, natomiast wydaje mi się, że kwestia religii tutaj może być bardzo problematyczna. Albania jest państwem muzułmańskim. Dotychczas państwa muzułmańskiego w Unii Europejskiej nie mamy, a jedynym państwem, które kandydowało spośród państw właśnie tego wyznania, była Turcja. Oczywiście Turcja nie wstąpiła i pewnie długo nie wstąpi, nie tylko ze względu na wyznanie, natomiast powiedzmy sobie szczerze, że też były obawy na tym tle. Jeżeli chodzi o kolejne państwa, mamy jeszcze Bośnię i Hercegowinę oraz Kosowo. Są to państwa, które nie uzyskały statusu państw kandydujących, i wciąż borykają się z dużymi problemami
na tle narodowościowym, oczywiście przede wszystkim Kosowo i problem uznaniowy, ale o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o problemy z integracją europejską, no to możemy je podzielić na problemy ze strony Unii Europejskiej i ten niejasny proces integracyjny oraz na problemy ze strony państw kandydujących, które niegdyś bardzo motywowane tą polityką europejską dążyły do tego, aby przystąpić do wspólnoty. Natomiast dzisiaj, widząc, że nawet stosowane reformy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, szczególnie w przypadku Macedonii Północnej, która włożyła duży wysiłek do tego, aby przede wszystkim zaczęła od tego, że zmieniła nazwę swojego państwa i to niejednokrotnie, ponieważ Grecja miała jakieś zastrzeżenia, oczywiście uzasadnione ze strony greckiej, zastrzeżenia co do nazwy. Podjęła też szereg reform, natomiast to spotkało się ze sprzeciwem Bułgarii. I tutaj widzimy, że proces jest niezbyt jasny. Pomimo wypełnienia polityk, dalsze kroki nie są możliwe. Ze strony samej Unii Europejskiej i też jej obywateli istnieją obawy, jeżeli chodzi o nielegalną migrację, o przestępczość zorganizowaną, która, no, powiedzmy sobie szczerze, na Bałkanach kwitnie, to jest miejsce wciąż poza regulacjami Unii Europejskiej. Do tego dochodzi jeszcze wpływ podmiotów zewnętrznych, państwa trzecie, które wpływają na region i zdecydowanie też odciągają państwa Bałkanów Zachodnich od samej Unii Europejskiej. Opóźnienia negocjacyjne też wprowadzają pewną niewiadomą. Państwa nie wiedzą, czy ich te reformy zastosowane mają po prostu dalszy sens. I największym pytaniem chyba, znaczy najważniejszym pytaniem, jakie możemy sobie zadać, czemu ma służyć polityka integracyjna? Czy celem samym w sobie jest integracja europejska, to znaczy włączenie państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej, czy zachęca tylko i wyłącznie trzymania państw Bałkanów Zachodnich blisko siebie i które mają na celu stabilizować sytuację w regionie? Jeżeli chodzi o państwa Unii Europejskiej, istnieje obawa obarczenia ich wewnętrznymi problemami państw Bałkanów Zachodnich. No to wciąż są wieloaspektowe problemy, jeżeli chodzi właśnie o funkcjonowanie samego państwa, ale też społeczeństw. Problemy na tle etnicznym wciąż się pojawiają, może nie tyle co w samej Serbii, no ale powiedzmy to jest problem Kosowa, Bośni i Hercegowiny, tak więc to wciąż istnieje, pomimo tego, iż od zakończenia wojny no, minęło ponad 20 lat. Jeżeli chodzi o politykę europejską, no to musimy mówić, że musimy sobie powiedzieć, że jeżeli Unia Europejska nie podejmie konkretnych kroków integracyjnych, no to te nadzieje państw kandydujących mogą osłabnąć. I w momencie, kiedy państwa już rzeczywiście będą teoretycznie mogły wejść do Unii Europejskiej, no to po prostu już nie będą tym zainteresowane. Być może wpływ państw trzecich, że tak powiem, zapewni im dostateczne wsparcie i nie będzie potrzeby przyszłej integracji. Jeżeli chodzi jeszcze o perspektywę tego członkostwa, Komisja Junckera kiedyś proponowała termin, sugerowała termin 2025 roku, że teoretycznie do tego czasu Unia Europejska mogłaby się powiększyć, natomiast teraz, szczególnie w obliczu pandemii i kryzysu z nią związanego, no nie możemy tutaj liczyć, że tak szybko ta integracja miałaby nastąpić. Dodatkowo, jeżeli chodzi o kwestię Kosowa, przede wszystkim to jest państwo nieuznawane przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz oczywiście nie przez Rosję. Tutaj brak uznania ze strony Cypru, Grecji, Rumunii, Słowacji czy też Hiszpanii no skutecznie uniemożliwia jakąkolwiek integrację. Te państwa nigdy nie zgodzą się na uznanie Kosowa ze względu na chociażby na problem Cypru Północnego pod panowaniem Turcji, czy też kwestią Katalonii i ruchami niepodległościowymi.
jeżeli chodzi o sam, i to jest przeszkoda w drodze akcesyjnej Kosowa, natomiast też problem integracji samej Serbii, ponieważ Serbia i władze oficjalnie deklarują, że nigdy nie uznają niepodległości Kosowa, gdyż jest to tak naprawdę kolebka historyczna Serbów. Jest to obszar również zamieszkiwany obecnie przez mniejszość serbską. I teraz pozostaje pytanie, jak Serbia ma dążyć do integracji europejskiej, skoro ona nie spełnia tego podstawowego warunku? Chociaż z drugiej strony na poziomie europejskim podejmowane są mediacje pomiędzy Prisztiną a Belgradem, jeżeli chodzi o normalizację tych dwustronnych stosunków. Natomiast jak to miałoby wyglądać, ciężko mi powiedzieć i myślę, że nikt nie potrafi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście ostatnie rozmowy na najwyższym poziomie zakończyły się tak naprawdę niczym, bo wciąż powtarzane są te same kwestie i zasadniczo do niczego to nie prowadzi. Jeżeli chodzi o Bałkany Zachodnie i działalność państw trzecich na tym obszarze, no to przede wszystkim jest to Rosja. Rosja jest partnerem strategicznym Serbii, ale nie tylko. Również jeżeli chodzi o Czarnogórę. Czarnogóra jest tak naprawdę takim bratem Serbów. Oczywiście to jest ta sama kultura, to samo pochodzenie. Tak więc tutaj jest bardzo duża rola Rosji, szczególnie jeżeli chodzi o sektor energetyczny. Też o wsparcie, jeżeli chodzi o wymiany, czy też zbrojenie, wspieranie, szkolenie kadry wojskowej. To wszystko właśnie dzieje się w tej współpracy rosyjsko-serbskiej. Do tego mamy oczywiście udział Chin. Chiny przede wszystkim są konkurencją Stanów Zjednoczonych i pomimo tych amerykańskich nacisków na Serbię, Kosowo, Macedonię czy Bośnię, jeżeli chodzi o wykluczenie chińskich koncernów z budowy sieci 5G, czy też oczywiście o samo NATO, no te państwa nie zdecydowały się na ograniczenie wpływów chińskich. Jeżeli chodzi o samo NATO, no to niestety Amerykanie nie mają takiego wpływu, jeżeli chodzi o samą Serbię, gdyż w wyniku bombardowania w 99, no to państwo wciąż ma uraz, jeżeli chodzi o ten sojusz militarny. Serbia uznaje się za państwo niezaangażowane, neutralne i deklaruje nieprzystąpienie do tego porozumienia. Chiny to oczywiście też szczepionki. Serbia planuje budowę fabryki Sinopharmu na swoim terytorium do końca tego roku, więc to też jest ścisła współpraca, jeżeli chodzi właśnie w tych sprawach pandemicznych, ale to również infrastruktura, tak jak powiedziałam, infrastruktura sieci 5G, ale do tego chociażby Serbia przyjęła, zaakceptowała Huawei'a jako kooperanta w ramach nowego standardu sieci, to też jest infrastruktura drogowa, więc to zaangażowanie ze strony Chin czy Rosji jest naprawdę bardzo duże i im bliżej Bałkany Zachodnie są bliżej Rosji czy Chin, tym bardziej oddalają się po prostu od Unii Europejskiej. Ale przeciwwagą tego ma być właśnie współpraca czy też wsparcie Niemiec, które bardzo optują za tym, aby te negocjacje z państwami jak najszybciej rozpocząć. Mocno naciskają na ten proces negocjacyjny, który ma zostać przyspieszony. Też ostatnio trwała debata na temat zaangażowania Niemiec w erze post-Merkel i Niemcy deklarują się, że wciąż wsparcie, jeżeli chodzi o integrację, będzie takie same. Do tego dochodzi kwestia prezydencji Słowenii w Radzie Unii Europejskiej, która również tutaj będzie kłaść nacisk na tą integrację. Również Serbia ma wsparcie ze strony Węgier w Unii Europejskiej i to Węgry próbują, że tak powiem, reprezentować interes serbski w samej wspólnocie, natomiast opozycja władz serbskich no tutaj wskazuje, że może niekoniecznie chcą być reprezentowani przez Węgrów, którzy sami mają problemy wewnątrz wspólnoty.
ale co najważniejsze, no, tym partnerem wciąż strategicznym pozostają Niemcy. Niemcy, a Unia Europejska również, gdyż to ona zapewnia największe wsparcie inwestycyjne. To właśnie 60% inwestycji na Bałkanach Zachodnich pochodzi z Unii Europejskiej. Niemcy oczywiście są tym najważniejszym partnerem. Są one również największym partnerem handlowym. I to one zainicjowały proces berliński, czyli inicjatywę wspierającą ten proces integracyjny. De facto poza samymi istniejącymi problemami wspierają oddolnie ten proces integracyjny, proces zacieśnienia współpracy. Inwestują i w tym procesie również jesteśmy my, Polska, ale o tym to może za chwilę. Jeżeli chodzi też o kwestię tutaj obecnej tej polityki stowarzyszeniowej, no przede wszystkim Unia Europejska wpływa na bezpieczeństwo Półwyspu i całego regionu. Unia Europejska ze względów wizerunkowych musiała podjąć działania i teraz myślę, że dobrze i to wychodzi, tylko pozostaje pytanie, jak długo Unia Europejska może przeciągać ten proces negocjacyjny. Jeżeli chodzi o politykę stowarzyszeniową, no to ona zaprocentowała. Region obecnie jest stosunkowo stabilny. No i tutaj widzimy zdecydowanie wkład Unii Europejskiej w tą stabilizację, chociażby widząc to, że Chorwacja już w 2013 roku przystąpiła do Unii Europejskiej. W 2007 roku tak było również w przypadku Bułgarii czy Rumunii. Oczywiście to są troszeczkę, no to nie są państwa byłej Jugosławii, no ale wciąż dość bliskie. Co więcej, zachęcanie do wysiłku pozwala na wdrażanie reform niezbędnych do zacieśniania tej współpracy. Perspektywa członkostwa no, niegdyś motywowała. Jak jest dzisiaj? Ciężko powiedzieć, czy państwa już przyzwyczaiły się do tego, że no, na tą integrację na ten moment za bardzo nie mają szans, ale mają duże korzyści finansowe z samego tego procesu negocjacyjnego. I pieniądze po prostu płynące z mechanizmów wspomagają gospodarkę tych państw, wciąż wspomagają rozwój. Dla Unii Europejskiej samo członkostwo tych państw nie wydaje się zbyt korzystne z punktu widzenia ekonomicznego, no ale tak naprawdę Unia Europejska zapewnia sobie bezpieczeństwo. Bezpieczne sąsiedztwo to bezpieczne granice Unii Europejskiej. I tak w obliczu kryzysu migracyjnego, no to jest niezwykle istotne, aby zabezpieczać te państwa sąsiedzkie. Unia Europejska to główny impuls do podejmowania tych działań. Natomiast, no właśnie tak jak wcześniej powiedziałam, jak długo Unia będzie zdolna, aby te państwa motywować. Wydaje się, że utrzymanie tego statusu quo jest najlepszym rozwiązaniem obecnym. Jeżeli wciąż Unia Europejska wpływa tutaj i zapewnia rozwój regionu, a nie naraża swoich granic, swoich obywateli, jeżeli chodzi tutaj o pewne niebezpieczeństwa płynące z tego procesu integracyjnego. I tak jak już wcześniej też mówiłam o nieokreślonej perspektywie czasowej, ona wpływa na brak realnego celu, tych samych negocjacji i progresu. Jeżeli chodzi o nieprzejrzystą politykę państw członkowskich, no ona się troszeczkę rozbiega z samą polityką Unii Europejskiej, bo polityka Unii Europejskiej jak najbardziej jest teoretycznie nastawiona na współpracę, natomiast jak widać polityka poszczególnych państw członkowskich jest troszeczkę inna, co oczywiście demotywuje państwa do zacieśniania tej współpracy. I myślę, że najważniejszym pytaniem, jakie tutaj możemy sobie zadać, jak długo Unia Europejska będzie zwlekać z tą decyzją o członkostwie i jaki jest autentyczny pomysł na przyszłość Bałkanów Zachodnich? A jakie interesy na Bałkanach ma Polska i co w ogóle łączy Polskę z Bałkanami? Przede wszystkim w interesie Polski leży aktywny udział w debacie o przyszłości integracji europejskiej. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, więc musimy
też iść za tą polityką europejską. Jeżeli Unia Europejska wyraziła chęć współpracy, no to jest, będąc częścią wspólnoty, musimy też podejmować pewne działania, być konsekwentni, jeżeli już jesteśmy jej członkiem. I tak Polska, pomimo takiego reprezentowania, że tak powiem, interesów samej Unii Europejskiej, też wstąpiła do procesu berlińskiego, czyli to jest inicjatywa Niemiec, tak jak już wcześniej tutaj o niej wspomniałam, przygotowuje państwa do członkowstwa poza de facto istniejącymi już problemami. Ta inicjatywa ma uzupełniać i wzmacniać politykę rozszerzeniową i Polska ten proces wspiera. Oczywiście to jest wsparcie finansowe i do tego jest to również wspieranie chociażby wymian studenckich w ramach programu imienia Banacha. Polska nawiązuje też również relacje dwustronne, które mają przyczyniać się do tej wymiany akademickiej. Ale dlaczego Unia Europejska miałaby wspierać te państwa poza tym głównym powodem, jakim jest członkostwo w Unii? To jest przede wszystkim wizja tego, że te państwa kiedyś mogą znaleźć się w granicach samej Unii Europejskiej. Zauważmy, że państwa Bałkanów Zachodnich są bardzo bliskie nam kulturowo, państwa, narody, również stosunkowo konserwatywne, to są Słowianie, posługują się bardzo podobnym językiem i w momencie, kiedy te państwa teoretycznie wstąpiłyby do Unii Europejskiej, no to wtedy będzie już zupełnie inny rozkład sił w instytucjach unijnych. Tak na wzór chociażby Grupy Wyszehradzkiej, to są państwa zbliżone, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, ale również o samą kulturę i historię. I tutaj te państwa, tak jak Serbia, czy Czarnogóra, Macedonia, myślę, że moglibyśmy razem prezentować wspólne stanowisko i stanowić swego rodzaju jeden blok, promować po prostu wspólne interesy. Jeżeli chodzi o zaangażowanie Polski w tym regionie, już poza samymi Bałkanami Zachodnimi, no to jest inicjatywa Trójmorza, czyli dość młody projekt, który ma na celu wyrównywanie szans, może to niekoniecznie dobrze brzmi, natomiast wyrównywanie poziomu, wyrównywanie rozwoju państw Unii Europejskiej, tych wschodnich państw. Inicjatywa zrzesza obecnie 12 członków, są wszystkie państwa unijne. Przede wszystkim koncentrują się na działaniach w rozwoju infrastruktury energetycznej i komunikacyjnej i uzupełniają te braki względem państw zachodnich. Podejmowane są bardzo ambitne projekty, natomiast oczywiście pojawia się problem finansowy. Projekty, które są warte miliardy euro, no niestety budżet, który sięga 900 milionów euro, no nie jest w stanie tutaj pokryć. Natomiast charakter tych projektów jest oczywiście komplementarny wobec polityki europejskiej, polityki spójności i te projekty mogłyby być realizowane w ramach właśnie tych funduszy europejskich. Ale dlaczego tak naprawdę mówię o tej inicjatywie Trójmorza? Może to być jakaś opcja dla państw, które teoretycznie wstąpiłyby do Unii Europejskiej. Moglibyśmy wspólnie rozwijać te projekty. Oczywiście Serbia czy Macedonia, no to są państwa bardzo bliskie, też łączące się z samą Chorwacją i połączenia mogłyby być po prostu kontynuowane na odcinkach tych potencjalnych przyszłych członków Unii Europejskiej. Natomiast na ten moment większych interesów Polska nie ma, natomiast są to interesy w dłuższej perspektywie czasowej. Jeżeli dojdzie do integracji, ważne jest, abyśmy już w tym momencie mieli dobre relacje z państwami Bałkanów Zachodnich. W trakcie rozmowy wspominałaś o roli państw trzecich w procesie integracyjnym i też takiej jakby współpracy chociażby z Rosją.
Właśnie wspominałaś o Rosji, wspominałaś o Stanach Zjednoczonych, dużo mówiłaś o Niemczech. A jaka jest rola Turcji jako takiego, powiedzmy, trochę lidera też, powiedzmy, tutaj w sąsiadującym regionie? No właśnie, czy Turcy też tutaj odgrywają jakąś rolę w Bałkanach Zachodnich, czy raczej ich miejsce jest niezauważalne? Znaczy, musimy wspomnieć, oczywiście Turcja jest, jeżeli chodzi o gazociągi, też Turcja występuje tutaj w polityce, no szczególnie serbskiej, natomiast tymi jednak wiodącymi graczami na arenie Bałkanów Zachodnich są zdecydowanie Chiny i Rosja i stanowią tak naprawdę największe zagrożenie dla współpracy europejskiej. Oczywiście Turcja zawsze będzie mieć jakieś znaczenie, oczywiście ze względu na jej położenie dość bliskie i na wpływy jeszcze przedwojenne na tym obszarze. Natomiast to Rosja, myślę, jest tutaj tym państwem szczególnie znaczącym. To właśnie proces powojenny, to było państwo, była Jugosławia, bardzo na początku też pomimo, powiedzmy, pewnych problemów, była wspierana przez Rosję i to Rosja ze względu na bliskość kulturową będzie, myślę, zawsze tym najważniejszym partnerem. No właśnie, a jak wyglądają te animozje historyczne jakby współcześnie? Czy one przekładają się na współczesne relacje, czy jakby młodzi mieszkańcy państw właśnie były Jugosławii? Pamiętają ten konflikt, czy właśnie w takich relacjach też międzyludzkich, a także gospodarczych, czy społecznych, czy one są nadal widoczne, czy jakby te zaszłości historyczne jakby już odeszły na kartki historii i już nikt o tym nie rozmawia, nikt o tym nie pamięta? Myślę, że jak najbardziej ta historia wciąż przekłada się na mentalność tutaj mieszkańców Bałkanów Zachodnich. No przede wszystkim ten rozpad dokonał się stosunkowo niedawno, ale przed rozpadem jeszcze były kwestie wojenne. Tam również doszło do wielu dramatów i do czystek etnicznych i to wciąż oddziałuje na mentalność Słowian tutaj. Dużo osób potraciło też swoich bliskich w tych konfliktach, tak więc jakaś tam tak naprawdę są to skłócone narody. Szczególnie to widać właśnie w państwach zamieszkiwanych przez więcej tych narodów. Najlepszym przykładem tego oczywiście jest Kosowo i tam wciąż te konflikty trwają. Natomiast jeżeli chodzi o te państwa już troszeczkę bardziej rozwinięte, mam na myśli jakby Serbię, wciąż jest w pamięci też to, co wydarzyło się te 20-30 lat temu, władze też nie dają o tym zapomnieć, podkreślając to, co się wydarzyło. Idąc na ulicy można spotkać w zasadzie pozostałości po bombardowaniu NATO, liczne pomniki, które po prostu nie dają zapomnieć o tych dramatach, które się wydarzyły lata temu. Co więcej, Jugosławia była tworem bardzo skomplikowanym. To było ponad 10 grup narodowych zrzeszonych w ramach jednego państwa. I pomimo bliskości kulturowej i polityki na rzecz właśnie braterstwa, jedności, poszczególne narody bardzo chciały zachować swoją tożsamość, przez co musiały podkreślać te różnice, co po prostu pogłębiało konflikt pomiędzy nimi. I to wciąż jest w świadomości. Czy temat jest, to jest jak najbardziej aktualny, myślę, aktualny temat i widać to szczególnie podczas takich zwykłych rozmów, szczególnie jeżeli popełni się jakiś faux pas i wspomni się tutaj na przykład o Kosowarach, o tym konflikcie, no to jest to duży problem, bo wciąż ci ludzie pamiętają, co się wydarzyło i jak też zostali troszeczkę niesprawiedliwie ocenieni za te wydarzenia, bowiem wydaje mi się, że to Serbię głównie oskarża się za te wydarzenia, gdyż ona tak naprawdę tutaj w Belgradzie
była to centrum, tak naprawdę parlament, to wszystko działo się tutaj z Belgradu i to Serbia oskarża się o te wszystkie krzywdy, które się wydarzyły w pobliskich państwach. A jak państwa właśnie tego Trójmorza, bo też wspomniałeś w trakcie rozmowy o inicjatywie Trójmorza, właśnie jak one reagują na tą inicjatywę? Czy jest taka wola współpracy właśnie ze strony państw Bałkanów Zachodnich do tego, żeby tę ideę wdrażać w życie? Bo jak wiemy, no, polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych bardzo mocno zależy także polskiemu rządowi na tym, aby tę ideę wdrażać, wcielać w życie. Jeżeli chodzi o Trójmorze, no to państwa tutaj Bałkanów Zachodnich nie są na razie tym projektem zainteresowane. Ja myślę, że ten projekt może być atrakcyjny dopiero za parę lat, kiedy te państwa, jeżeli w ogóle przystąpią do Unii Europejskiej. Natomiast sama inicjatywa Trójmorza jest dla nas bardzo istotna, no, dla Polski. Jednak stoi pod dużym znakiem zapytania, ponieważ tutaj jest jeszcze kwestia Niemiec, które kiedyś chciały współuczestniczyć w tym projekcie, natomiast no, Polska od razu zaznaczyła, że to jest projekt dla państw, które mają się rozwijać bez pomocy Niemiec. Natomiast wtedy ta inicjatywa spotkała się oczywiście z dużym zadowoleniem Stanów Zjednoczonych, które miały tą inicjatywę wspierać. I po zmianie władz w Stanach Zjednoczonych, no teraz nie wiadomo, kto będzie tak naprawdę finansować te projekty. Jeżeli chodzi jeszcze o państwa bałkańskie, no one nie mogą za dużo zaproponować państwom inicjatywy Trójmorza, no bo przede wszystkim to jest regularny brak środków, infrastruktura w tym regionie jest bardzo nierozwinięta, więc tak naprawdę członkowstwo tych państw nie jest w żaden sposób atrakcyjne dla Polski i dla państw tej inicjatywy. Natomiast tak jak już tutaj wspomniałam, być może w przyszłości będzie to dobry projekt, żeby jednak troszeczkę przyspieszyć te procesy odbudowy na Bałkanach Zachodnich. A jak przewidujesz właśnie, jak będzie postępowała w najbliższych latach ta integracja europejska właśnie z państwami Bałkanów Zachodnich? Czy twoim zdaniem kolejne kraje dołączą do Unii Europejskiej, czy też jednak będą prowadziły własną niezależną politykę zagraniczną? Może, czy może te wpływy chińskie będą większe, może rosyjskie, a może jednak Amerykanie, a może Turcja, a może jeszcze jakiś inny kraj będzie próbował tutaj zamieszać troszeczkę w regionie? Jeżeli chodzi o przewidywania, myślę, że jedyne, co możemy przewidzieć, że to powiększenie no, nie będzie w najbliższych czasach, nie będzie miało miejsca. Po pierwsze kryzys pandemiczny, kwestia migracji, ale również państwa tego regionu nie są gotowe na procesy integracyjne. Jeżeli chodzi o przewidywania, to jest kwestia decyzji politycznych tak naprawdę samej Unii Europejskiej i jej poszczególnych państw. Pomimo iż Unia Europejska nawet zadecyduje dobrze, Bałkany mogą, państwa Bałkanów mogą przystąpić, to jest jeszcze kwestia procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej, ponieważ każdy postęp w relacji z państwami kandydującymi musi zostać zaakceptowany przez wszystkie państwa członkowskie, więc jest to proces, jest to decyzja tak naprawdę jednomyślna. Jeżeli jakieś państwo akurat ma zastrzeżenia, ten proces po prostu nie będzie mieć miejsca. Przewidywania. Ciężko mówić, co będzie w przypadku państw takich jak Serbia, oczywiście ze względu na Kosowo. Jeżeli widzimy deklaracje przywódców serbskich, no, w kwestii Kosowo, no, takich szans nie mają. Jeżeli dopóki tego konfliktu nie mają, dopóty po prostu do wspólnoty nie dołączą. Natomiast myślę, że gorszej sytuacji, czy gorszej, odmiennej sytuacji jest Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. Te państwa nie dostały statusu państw kandydujących i tak naprawdę korzystają tylko z mechanizmów finansowania. Tutaj możemy śmiało wskazać, że one no, w najbliższej perspektywie czasowej w ogóle nie mają szans na to, aby nawet rozpocząć taki proces negocjacyjny, a tym bardziej nie mają szans
na jego dokończenie. I już tutaj pomijając kwestię uznaniową Kosowa, no to jeszcze do tego dochodzą kwestie rozwoju tych struktur, instytucji państwowych. Tutaj wciąż jest duży problem. Jeszcze do tego w kwestii chociażby Bośni i Hercegowiny. To jest państwo podzielone na pół z trzema narodami żyjącymi w ramach tego państwa, co jest ekstremalnym wyzwaniem, żeby tam zachować ten względny spokój, który teraz utrzymuje. Jeżeli chodzi o Macedonię Północną i Albanię, no wydaje mi się, że Bułgaria tak długo nie będzie pozostawać przy tym swoim stanowisku, jeżeli chodzi o blokowanie procesów negocjacyjnych z Macedonią Północną. No, wydaje mi się, że Bułgaria wciąż jest za małym graczem. Natomiast ma prawo blokować te rozmowy akcesyjne. Natomiast czy to jej się będzie opłacać i jakie tego będą konsekwencje? Jeżeli w ramach procesu berlińskiego państwa Unii Europejskiej aktywnie wspierają ten proces akcesyjny, no to mogą też wpływać na taką pojedynczą Bułgarię, żeby jednak swoje stanowisko w tej sprawie zmieniła. Więc wydaje mi się, że tutaj kwestia rozpoczęcia tych negocjacji tak jak najbardziej jest możliwe, tylko kwestia samego przystąpienia rodzi dużo więcej pytań. To nasze spotkanie powoli dobiega końca. Pozwolę sobie jeszcze nasze ostatnie pytanie. Ono dotyczy właśnie, już rozmawialiśmy troszeczkę o związkach Polski z państwami Bałkanów Zachodnich. Tutaj właśnie chciałbym zapytać, które twoim zdaniem właśnie państwo ma te związki największe z Polską i będzie miało w przyszłości największe pod kątem właśnie takiej współpracy, czy bliskości kulturowej, czy współpracy gospodarczej, współpracy międzynarodowej, a z którym państwem właśnie państw Bałkanów Zachodnich Polska ma najmniej wspólnego i twoim zdaniem będzie miała najmniej wspólnego, także w przyszłości. No to zdecydowanie Polska ma najbliższe stosunki z Serbią, ponieważ Serbia jest tutaj tym lokalnym, tak naprawdę tą lokalną siłą, to Serbia tak naprawdę dyktuje tutaj jakieś warunki współpracy i tutaj Serbia też dość staramy się wspierać sobie, jeżeli chodzi o rozwój tych stosunków, ale również dyplomacja kulturalna tutaj, że tak powiem, bardzo dobrze się rozwija i są podejmowane inicjatywy na rzecz utrzymywania, właśnie podtrzymania tej polskości, ale Serbia też to docenia i myślę, że wspiera niejako polskie wysiłki. Również tutaj mamy polską mniejszość, mamy polską Polonię tutaj zamieszkującą, więc w jakiś sposób staramy się podtrzymywać tą relację z polską Polonią. Jeżeli chodzi o najsłabsze stosunki, no to oczywiście jest Kosowo. Polska w 2008 roku od razu uznała Kosowo, natomiast nie nawiązaliśmy z nim stosunków dyplomatycznych, więc tak naprawdę żadna współpraca tutaj nie istnieje. Jeżeli chodzi o Kosowarów, jeżeli oni w jakiś sposób chcieliby do Polski się dostać, no to tutaj jedyną drogą jest Macedonia Północna. Jest to okręg, Kosowo jest okręgiem konsularnym właśnie Macedonii Północnej, więc to już widać, że tak naprawdę nasze interesy to gdzieś tam może przez Macedonię przepływają, natomiast nie istnieje żadna relacja pomiędzy ani historyczna, ani gospodarcza między Polską a Kosowem. I tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, za ciekawą rozmowę. Ja w tym miejscu pozwolę sobie zaprosić państwa na nasze kolejne wydarzenia. Już najbliższy czwartek rozmowa ekspercka Polska jako logistyczny hub Europy, a moim państwem gościem będzie pan Marcin Wolak. A więcej szczegółów już niebawem na naszym Facebooku, dlatego zachęcam do postawienia łapki w górę. A jednak jeszcze pojawiło się jakieś małe pytanie od pana Piotra Prawuckiego w temacie Kosowa i Serbii niedawno za kadencji Donalda Trumpa, więc to jeszcze jakaś taka uwaga. Nie wiem, czy jeszcze chce pani się odnieść do tego, czy...
A, za Donalda Trumpa był specjalny wysłannik do spraw negocjacji. Jeszcze dwa pytania jeszcze są, także jeszcze może pozwolimy sobie na sam koniec, jednak jeszcze, jeżeli może pani, to jeszcze odpowiemy. Jasne. Jeszcze raz mogę poprosić to pytanie, bo tutaj nie dosłyszałam. Specjalnie wysłannicy. Tak naprawdę tutaj co chwilę się pojawiają kwestie mediacyjne. Dosłownie, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj odbyły się negocjacje w samej Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o konkretne osoby, no nazwisk tutaj nie przywołam. Natomiast jeżeli chodzi o te stosunki i próbę rozwiązania tych relacji dwustronnych pomiędzy Prisztiną a Belgradem, no to cały czas jest duże zaangażowanie oczywiście ze strony Unii. Tym mediacjom, które miały miejsce w Brukseli 2 dni temu, przewodniczył sam wysoki przedstawiciel Unii do spraw polityki zagranicznej, Josep Borrell. Tak więc to wciąż trwa na te dyskusje wciąż trwają i tak naprawdę unijni przywódcy starają się ten proces wspierać. Jeżeli chodzi o Amerykanów, tak, Amerykanie również optują za tym, żeby wspierają ten proces rozwiązania tego konfliktu i to Amerykanie naciskali na to, aby to Kosowo było niezależne, żeby było państwem niepodległym. Kolejne pytanie od pani Julii Kosiek. Jakoś tak te pytania już tylko na sam koniec się pojawiły. Pani Julio, dziękujemy za ciekawy wywiad. Czy uważa pani, że celowa polityka dezinformacji społeczeństwa, na przykład drogą medialną, prowadzona przez Rosję i nie tylko, może doprowadzić do zdemotywowania Unii Europejskiej, do włączenia krajów bałkańskich do grona Unii Europejskiej? Czy ta dezinformacja oczywiście ta dezinformacja jest. Czy może ona stanowić przeszkodę na drodze integracyjnej? Na pewno jaki sposób oddziałuje, ale natomiast nie sądzę, żeby ona miała tutaj decydować o procesie integracyjnym. Myślę, że chciałabym tylko tyle powiedzieć, że ta dezinformacja na pewno wpływa, natomiast nie decyduje o procesie informacyjnym. I ostatnie pytanie. Większość byłych państw jugosłowiańskich, Chorwacja, Słowenia, Czarnogóra czy od niedawna Macedonia są członkami NATO. Moje pytanie brzmi, czy Serbia nie będzie niejako zmuszona do przystąpienia do sojuszu? Pytanie zadaje pan Tomasz Cygliński. Jak najbardziej nie ma takiej możliwości. Serbia deklaruje się, że nigdy do sojuszu nie przystąpi. Jest również zrzeszona w ramach państw niezaangażowanych i że tak powiem, szczyci się tym, że jest państwem neutralnym, że nie angażuje się w żadne sojusze militarne. Tak jak jeszcze tutaj wspomniałam, na każdym kroku w Belgradzie możemy widzieć pozostałości bombardowań NATO i dużo osób pamięta. To się wydarzyło w 1999 roku, 22 lata temu to nie jest wcale tak dawno. Ludzie pamiętają naloty, bombardowania i myślę, że nawet gdyby taka inicjatywa padła, gdyby władze zaproponowały, nie wiem, w drodze referendum, czy też jakkolwiek narzuciły to członkostwo w NATO, to spotkałoby się po prostu z dużym sprzeciwem społeczeństwa. I tutaj stawiamy już ostatecznie kropkę. Dziękuję raz jeszcze za przyjęcie zaproszenia. Mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych inicjatywach, rozmowach, debatach, wywiadach. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.